A oto przed Państwem laureat pierwszej nagrody w konkursie Siedzę w domu i piszę w kategorii do 10 lat. Pan Filip Podstawek, lat 9, napisał opowiadanie pod tytułem Pszczoła czarodziejka. Historia, którą Wam opowiem, wydarzyła się w piękny majowy dzień. No, niestety nie dla wszystkich piękny. Pan Zdzisław, dla przyjaciół Zdzich, był człowiekiem, który nie lubił przyrody, zwierząt, owadów, a szczególnie pszczół. Najważniejsza dla niego była praca, to znaczy stawianie kolejnych betonowych domów, wieżowców, sklepów w miejscach, gdzie wcześniej były łąki, lasy i pola. Likwidował te miejsca i tworzył betonowe miasta, a zieleni już wcale nie było. W swoim ogrodzie spryskiwał wszystkie rośliny chemicznymi substancjami, żeby żadne owady nie przylatywały do niego. Niszczył przyrodę, ale uwaga, do czasu. Pewnego razu, idąc do samochodu, zauważył w drzewie gniazdo pszczół. Postanowił je, jak zwykle, zniszczyć. Przystawił drabinę do drzewa, wziął swój chemiczny spray i już miał prysnąć nim na pszczoły, gdy nagle drabina usunęła się i runął na chodnik, zresztą przez niego wybudowany. Nie był to zwykły przypadek, bo stało się coś dziwnego. Gdy już mógł wstać, okazało się, że nie jest człowiekiem, ale, uwaga, pszczołą. Jedną z tych, którą chciał przed chwilą zabić. Zaczarowała go królowa pszczół, pszczoła czarodziejka. Zdzisław, jakby mało było tego, że został zamieniony w pszczołę, to w dodatku stał się pszczołą dziewczyną. Zdzisławą. Ups. Królowa powiedziała, że wyjątkowo przyjmuje ją do swojego gniazda, chociaż nie należy do rodziny. Całe szczęście zresztą, pomyślała. Dodała też, że zostanie pszczołą zbieraczką i od razu może ruszać do pracy, to znaczy zbierać i przynosić nektar. Pszczoła Zdzisława latała przez kilka godzin i nie mogła znaleźć żadnej łąki ani pola, bo przecież wcześniej Zdzisław je zniszczył. Po kilku godzinach znalazła w końcu łąkę i nazbierała nektaru. Wykończona tą pracą, wracała do gniazda, żeby się napić, odpocząć i spokojnie zjeść trochę smacznego nektaru z kwiatów. Po drodze trafiła do ogrodu Zdzicha, czyli swojego, ale niestety nie mogła się napić, bo żadnego poidła tam nie było. Zdzisław nigdy nie wystawiał wody dla ptaków ani owadów. Potem przysiadła na ogromnych ogrodowych roślinach i zaczęła zajadać nektar. Szczęście nie trwało długo, bo rośliny były spryskane chemicznymi substancjami i Zdzisława strasznie źle się poczuła. Wymiotowała i nie mogła ruszać skrzydełkami. Po jakimś czasie, gdy poczuła się lepiej, ruszyła w drogę powrotną do bazy. Niestety to też okazało się nieproste. Napotkała po drodze grupę ludzi rozmawiających przez telefony komórkowe. Promieniowanie elektromagnetyczne z nadajników zakłóca orientację pszczół w terenie, dlatego Zdzisława miała utrudniony powrót. Gdy udało się jej w końcu dotrzeć do gniazda, czekał tam już na nią cały rój pszczół, a także ptaki z okolicznych lasów. Zgromadziły się tam, aby powiedzieć Zdzisławie, to znaczy Zdzisławowi, dlaczego został zamieniony w pszczołę, zapytać, czy coś dzięki temu zrozumiał i dowiedzieć się, jak będzie postępować w przyszłości z przyrodą i zwierzętami. Zdzisław został odczarowany. Głos zabrała sowa jako najmądrzejsza z towarzystwa. Zapytała ona Zdzisława, czy wie już teraz, jak ciężką pracę wykonują pszczoły. Opowiedziała mu, że dzięki temu, że pszczoły zapylają rośliny, ludzie mają pożywienie. Pszczoły produkują bardzo wartościowy miód, nie tylko dla nich samych, ale też dla ludzi. Pszczół nie trzeba się bać, bo nie żądlą bez powodu. Powiedziała mu także, że nie powinien likwidować łąk i lasów, bo nie tylko nie będzie pożywienia dla pszczół, ale też miejsca zamieszkania dla innych owadów i zwierząt. Zdzisław wiele zrozumiał i obiecał, że na pewno się zmieni. Pamiętajmy, że pszczoły to bardzo pożyteczne stworzenia. I to nie misio wybierający miód z ula jest dla nich największym niebezpieczeństwem, ale niestety człowiek. Gratuluję laureatowi tej pierwszej nagrody w konkursie Siedzę w domu i piszę. No i myślę, że cóż, drodzy pisarze, możecie czuć się zagrożeni, ponieważ właśnie rośnie wam młoda konkurencja.